Serdecznie witam o poranku w kolejnym naszym aceranku. Sięgamy do Ewangelii Jana i najpierw przeczytamy fragment z pierwszego rozdziału od 35 wersu. Nazajutrz znowu stał Jan z dwoma uczniami swoimi i ujrzawszy Jezusa przechodzącego, rzekł: oto Baranek Boży. A owi dwaj uczniowie, usłyszawszy jego słowa, poszli za Jezusem. Ciekawa sytuacja. Jan, który jest w szczytowym okresie swojej służby, który gromadzi całe tłumy, widząc przychodzącego Jezusa, powiada do swoich uczniów, to mówi: oto jest Baranek Boży. I dwaj z jego uczniów odchodzą i idą za Jezusem. Ktoś powie, ale co w tym dziwnego? No właśnie nic. Właśnie nic. I na tym polega niezwykłość tej sceny. W tym momencie, kiedy Jan wskazał na Jezusa jako cel i sens życia człowieka, dwaj jego uczniowie odeszli od niego. A on nie biegnie za nimi, nie przekonuje ich, że tylko on jest prawdziwym nauczycielem, nie zatrzymuje ich w żaden sposób. Oni odeszli. Ten sam Jan, nieco dalej, już w trzecim rozdziale, mówi tak. Wtedy doszło do sporu między uczniami Jana i Żydami o oczyszczenie. Przyszli więc do Jana i rzekli mu: mistrzu, ten, który był z tobą za Jordanem, o którym ty wydałeś świadectwo, oto on chrzci i wszyscy idą do niego. Mistrzu, no zrób coś. Oni wszyscy idą do tego Jezusa. To tak nie może być. Jan odpowiadając rzekł: nie może człowiek niczego wziąć, jeśli mu to nie jest dane z nieba. Jeżeli widzicie, że jakieś dzieło się rozrasta, to bądźcie uważni. Jeśli to jest z nieba, to nie przezwyciężycie tego dzieła. A może się okazać, że będziecie walczyli z Bogiem. Jeśli to jest z ciała, to szybko się rozpadnie. I wtedy nic nie trzeba robić, a przynajmniej nie mamy rąk ubrudzonych. Wy sami możecie mi zaświadczyć, że powiedziałem: ja nie jestem Chrystusem, lecz zostałem posłany przed Nim. Jan powiada: powiedziałem wam przecież, byliście tego świadkami. Ja nie jestem Mesjaszem. Chrystus, czyli Mesjasz. Ja nie jestem Mesjaszem. Wyraźnie wam to powiedziałem. Dlaczego się dziwicie? Ja zostałem tylko posłany, aby go zapowiedzieć. I teraz mówię im bardzo ważną rzecz. Kto ma oblubienicę, ten jest oblubieńcem. Kto ma oblubienicę, ten jest oblubieńcem. Wiemy, że w Nowym Testamencie bardzo często przywoływany jest obraz oblubienicy, kościoła, zgromadzenia świętych. Ta oblubienica uznaje tylko jednego Pana. Ta oblubienica nie nazywa się Kościół Rzymskokatolicki, Kościół Luterański, Kościół Żyjąsiątkowy, HWE. Nie. To jest Kościół Jezusa Chrystusa. I ze wszystkich tych społeczności są ludzie, którzy należą do Jezusa. I oni stanowią oblubienicę. I oni wiedzą, do kogo należą. I
Więc jeśli ktoś będzie próbował stanąć pomiędzy nimi a ich Jezusem, to oni za tym kimś nie pójdą. Oblubieńcem jest ten, kto ma oblubienicę. Nie musi o to zabiegać, nie musi się o to starać. A on zrobił wszystko na krzyżu Golgoty. A oblubienica go rozpoznała dzięki Duchowi Świętemu. Jaka jest rola wszystkich posłanych przez Boga do usługiwania w Kościele? A przyjaciel oblubieńca, który stoi i słucha go, raduje się niezmiernie, słysząc głos oblubieńca. Tej właśnie radości doznają w całej pełni. Prawdziwi pastorzy, prawdziwi starsi Kościoła, prawdziwi biskupi, prezbiterzy, prawdziwi święci mężowie i święte kobiety są pełni radości, kiedy słyszą świadectwo, że ludzie w ich zborze wychwalają Jezusa, słyszą Boży głos. Czasami powiedzą, nie, nie powinniśmy tego robić, bo to nie jest miłe dla naszego oblubieńca. Nie ma powodu, żeby się wtedy oburzać, buntować. Bo jeśli jesteś przyjacielem oblubieńca, jeśli jesteś przyjacielem Jezusa, a pamiętajmy, że w 17 rozdziale Jana Jezus powiada, że jego współpracownicy będą jego przyjaciółmi. Jeśli więc jesteś przyjacielem oblubieńca, przyjacielem Jezusa, to nawet głosy krytyki przyjmiesz z radością, bo usłyszysz w nich Boży głos, głos twojego oblubieńca. I ostatni wers powiada, on musi wzrastać, ja zaś stawać się mniejszym. To jest rola każdego świętego człowieka. Ja muszę się umniejszać. Ja muszę stawać się mniejszym, po to, żeby Chrystus we mnie stawał się większy i po to, żeby Chrystus w mojej służbie stawał się coraz większy. Nigdy nie bałem się i nadal się nie boję, że ktoś z mojego zboru odejdzie do miejsca, gdzie Chrystus zajmuje jeszcze wspanialsze i większe miejsce niż w naszym Kościele. Nigdy nie lękam się tego, że ludzie idą za Jezusem. Nigdy nie bałem się, że z mojego zboru mogą pojawić się nowe społeczności. Ba, pracuję nad tym, zachęcam do tego, aby takie społeczności mogły się pojawiać. Cieszę się, że kiedy ludzie słyszą Boży głos i kiedy ludzie za tym głosem idą. Aby to się stało możliwe, aby ludzie mogli dojrzeć, to ja i moi współpracownicy w zborze musimy stawać się coraz mniejsi. A wtedy Chrystus będzie coraz większy w naszym zborze, w naszym Kościele, w naszych braciach i siostrach. Nie ma tutaj odwrotu. Nie ma tutaj ale, nie ma tutaj może. Tak ma być. Tak ma być. Wykonywać wolę Bożą to jest po pierwsze przywilej, po drugie łaska, po trzecie prawdziwa przyjemność, bo wtedy widzimy, jak ludzie dojrzewają, dorastają, rozwijają się, przejmują część odpowiedzialności. To jest miód na serce każdego, kto kocha swojego Boga, kto miłuje swojego Jezusa. Nigdy nie bójcie się, że ludzie, których macie pod opieką, dojrzewają i przejmują odpowiedzialność, być może nawet większą niż wy, którzy byliście ich nauczycielami. Tak naprawdę wartość nauczyciela mierzy się dokonaniami jego uczniów. Dobry nauczyciel powinien tak nauczyć swoich uczniów, aby dokonywali większych dzieł od niego samego. Jezus się tego nie bał, nie wstydził. Będziecie dokonywali większych rzeczy niż ja. Tak przecież powiedział do apostołów.
Drodzy bracia i siostry, nigdy nie lękajcie się, jeśli w ustach innych ludzi usłyszycie Boży głos. Nigdy nie lękajcie się, jeśli zobaczycie, jak ludzie lgną do Jezusa. Niech nigdy cię serce nie boli, że ludzie wybierają Jezusa, a nie ciebie. Jeśli tak się dzieje, raduj się, bo znaczy, że dobrze wykonałeś swoją pracę. Dobrze wykonałeś swoją służbę i czeka cię wieniec zwycięstwa i nagrody. Kochani, niech was Bóg błogosławi. Amen. Droga uczniostwa, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, niech się rozchodzi.